Witam, witam, kochani, serdecznie do czytania z kart anielskich i fairies na czas od 2 do 8 sierpnia 2020. Wiecie, jesteśmy w bardzo ciekawym czasie, w bardzo intensywnym tygodniu, energetycznie, astrologicznie rzecz biorąc, więc ważne będzie czytanie z wiadomościami astrologiczno-numerologicznymi na każdy dzień tygodnia. Ja to robię na Vimeo On Demand, na mojej stronie, link pod spodem, tam gdzie można zamówić także wszystkie usługi, plus na poziomie 11.11 na Patronie. Odbywa się to co tydzień, a także mają podane informacje na każdy dzień, w przeddzień podaje, czego się spodziewać. A więc w jaki dzień jest najlepiej rozmawiać z kimś, w inny, kiedy się pogodzić, jeszcze inny. No, wszystko się może dziać, także i kłótnia, więc nie warto nawiązywać kontaktów na przykład. No, ale tutaj jest ten wstęp, który zawsze robię, zanim zacznę następne czytanie, żeby wiedzieć dla nas wszystkich, o jakiej energii my mówimy. No świetnie, że na sam początek pokazał się magik, bo w innych kartach to jest właśnie magik. Numer 1, co zaczynasz? No i faktycznie zaczynamy sierpień, wchodzimy w nowy miesiąc. I z czym wchodzimy? Na tej karcie jest czas na manifestowanie. To jest ciekawe, że magik to nie tak, okej, machnę sobie pałeczko i już coś się dzieje. Magik doskonale wie, czego chce. I tutaj patrzcie, akurat nie wiem, czy słyszycie ogrodników, przyszli na ten moment, zabrali się do pracy i dużo hałasu robią. Więc może i wy wiecie już, z jaką akcją idziecie do przodu. Bo kiedy jest magik, to jest już wiadomość. Cudowna. Wszystko jest możliwe. Ty możesz manifestować swoje marzenia. Także warto zrozumieć, że miłość, czy kochać bezwarunkowo, to pomagać, to być wiatrem pod czyimiś skrzydłami, to słuchać, starać się zrozumieć, przebaczyć, być miłymi, uprzejmymi i czasami nawet zachowywać się jak dziecko. Więc to wszystko, co dobre dla serca i od serca. A więc najpierw zastanów się, czego chcesz. O czym myślisz? Co głęboko odczuwasz? I czy to jest dobre dla wszystkich pozostałych, jeżeli mają coś z twoimi marzeniami do czynienia? Czy nikogo to na przykład nie skrzywdzi. Okay. Czy to jest także dobre dla tej osoby, o której na przykład marzysz, jak na przykład o związku jakimś z kimś? Czy nikt nie będzie na tym cierpiał? Bo kiedy pojawia się magia, ma niesamowitą moc. Sami widzicie zresztą, jak to pięknie pokazane. Ile ma mocy w swoich rękach? Więc powiedz oczywiście, bądź szczery, szczera, jeśli chodzi o intencje. I masz, co jest wymagane, żeby to osiągnąć. A więc naprawdę wspaniała wiadomość. Wspaniała wiadomość. Postawimy ją tutaj. Kolejne, które chciały tutaj się pokazać, były aż 3. I chodzi o związki. No, wygląda na to, że bardzo ważne są dla nas finanse. Jak zarabiamy? Ile zarabiamy? Ile jesteśmy w stanie zaoszczędzić? Nasza kariera, nasz biznes. I to jest głównie w centrum uwagi. Finanse, kariera, praca, biznes. A więc skupiamy się na tym i dobrze, zresztą dobrze, ok, ale na pewno ma coś do czynienia wszystkie te 3 razem ze sobą, bo chciały we 3 wyjść. A więc w związkach. Czy poznajecie kogoś nowego, czy już jesteście w związku?
I ja nazywam tę wiadomość jedno o chlebie, drugie o niebie. Czyli czy jesteście na tym samym poziomie, jeśli chodzi o to, w co wierzycie. Bo jedno na przykład może być bardzo religijne, a drugie spiritualistyczne. Jednego poziom ciągle jest w trzecim wymiarze, innego w wielowymiarowości. Rozumiecie, o co chodzi? I niby taka prosta rzecz, a ten inny poziom świadomości, wiara w co innego, może przysporzyć problemów. Ale trzecia wiadomość tutaj była, słuchajcie, żeby pracować nad tymi związkami, gdzie jest jeszcze miłość. Żeby nie zapominać i nie powiedzieć, to już z tego nic nie będzie. W co innego wierzy, nie zarabia tyle, co ja, czy zarabia więcej i o to się kłócimy. To absolutnie jest jeszcze nadzieja. Kochacie się? Pracujcie nad związkiem. Nie ma miłości, nie ma już nic, wszystko wygasło, zupełnie inna sprawa. Ale no, to przychodzi z tą wiadomością. A że jesteśmy magikami, możemy wiele, więc w którą stronę idziecie. Teraz praktykuj, praktykuj i praktykuj, mówi ta wiadomość. Czyli jednym słowem, to co jest twoim hobby, na przykład praca, twoja już tak cię znudziła, już tak jej nie cierpisz, że chętnie byś się jej pozbyła czy pozbył. A więc co kochasz robić? Co robiłbyś, robiłabyś, gdybyś mógł, mogła robić absolutnie wszystko, tak jak magik tutaj, widzicie? Tak jak ten magik. Możesz robić wszystko. Ja tu słyszę uzdrawianie, dla kogoś jest wiadomość. Co byś wybrał, wybrała? I idź w tę stronę. Ćwicz codziennie, ucz się na ten temat, bierz warsztaty, webinaria, co się tylko da, jakieś klasy. Może to było coś, o czym myślałaś, zastanawiałeś się, albo było twoim hobby. Lubisz o tym mówić. Więc spróbuj. Także spróbuj czegoś nowego. I polega to na tym, że codziennie robisz po troszeczku, potem może więcej. Tak jakbyś chciała grać na gitarze. No dobrze by było tę gitarę mieć. A potem po trochu wziąć jakieś lekcje podstawowe i ktoś, kto ma dar, to naprawdę i bez lekcji będzie potrafił grać. No ale może chcesz się w coś zagłębić, coś, co było zawsze twoim marzeniem. Zacząć grać na pianinie, zacząć śpiewać, zacząć tańczyć. Tak profesjonalnie nawet może. Więc czas to zacząć robić, bo nawet się człowiek nie obejrzy, kiedy zauważycie, że możecie otworzyć biznes. Albo znaleźć zatrudnienie w tym czymś, co kochacie robić. No i wreszcie na koniec są dobre wróżki, które pokazują znajdź balans w swoim życiu. A więc balans pomiędzy pracą a wypoczynkiem. Pomiędzy byciem bardzo fizycznie aktywnym, a usiąść, odpocząć, zrelaksować się. Tutaj trzeba w coś włożyć więcej energii, tak, ale jednocześnie zawsze trzeba mieć ten balans wewnętrzny. Ja o tym często mówię, że bez tego wewnętrznego spokoju naprawdę trudno jest podjąć jakąkolwiek ważną decyzję. To jest fakt. Człowiek zdenerwowany, pełen chaosu, roztrzęsiony. No, nic z tego nie będzie. Więc czy pracujesz za ciężko? Także trzeba znaleźć czas, żeby pocieszyć się tym życiem. Jest teraz lato, podkreślam. Ogromnie ważne. Czy czujesz się znudzona, znudzony? Więc trzeba się czymś zainteresować, choćby właśnie te hobby. Fairies mówią nam, żeby nie tylko znaleźć harmonię, ale także i czasami się zdrzemnąć, wyspać dobrze, znaleźć czas na relaks. Są pracoholicy, którzy zawsze pracują. Przestanie pracować zawodowo, zaczyna sprzątać w domu i nigdy nie może odpocząć na chwilę.
Ja myślę, że tu chodzi troszeczkę o coś więcej, bo ta energia tego tygodnia jest rzeczywiście i ta pełnia Księżyca w wodniku trzeciego, i później to, że Merkury zmienia znak, i Wenus zmienia znak. No i mamy 8/8 bramę lwa. Zachęcam do obejrzenia tamtego filmiku. Więc co chcesz, żeby się sprawdziło? Bo to jest właśnie to. Mieć balans, wiedzieć, czego się chce i co się chce manifestować. Co zechcesz zamanifestować? Bo to jest właśnie brama lwa. To jest ten portal, to jest to przejście. Nawet tak, jak widzicie, dwie wieże i jedynka. Masz szansę na coś nowego. Te planety Merkura i Wenus zaczynają się w zero stopni. Możesz coś zacząć wręcz od zera, nowy rozdział powieści. Więc znowu, co chcesz zacząć pisać w tej nowej powieści? Co chcesz, żeby się stało? Zależy od ciebie. Ale żeby wiedzieć, na pewno trzeba być wyspanymi, zrelaksowanymi i mieć harmonię w sobie, balans. A więc może mały wypad na dzień, czy na weekend, czy na tydzień, na wakacje? Dużo pobytu na łonie natury, medytacji, usiąść i patrzeć przez dobrych kilka minut, nie myśląc o niczym, na przykład na drzewo, okay? W ciszy, w spokoju, żeby wiedzieć, co zacząć pisać w tym nowym rozdziale powieści, swojej własnej. Kochani, życzę cudownego tygodnia, no i zapraszam ci, co są ciekawi, co będzie każdego dnia. Jak zapowiedziałam na początku, na moją stronę, na Vimeo On Demand, albo 1111 Patron. Link też jest pod spodem. Życzę absolutnie magicznego tygodnia. Dużo miłości, dużo spokoju wewnętrznego i radości. Pa, pa.